Cześć, z tej strony Ucek. Witajcie na moim kanale. Następny smartfon na moim biurku ląduje. No widzicie, coś od Asusa. Asus Zenfone 6, czyli telefon, który można powiedzieć jest dosyć ciekawy, przełomowy z racji jednej dość ciekawej funkcji, a mianowicie aparatu. Jak widzicie, mamy duży ekran, na którym za chwilę coś Wam powiem, ale ani notcha, ani dziurki, ani żadnej rzeczy, że tak powiem, w tym ekranie. Ale uwaga, patrzcie u góry, co tu się dzieje. No, co tam się pokazuje. No, jest to właśnie smartfon z tak zwaną flip kamerą, czyli kamera, która praktycznie nam się odwija i może ustawić się też, to jest świetne. Możecie sobie pod dowolnym kątem ją ustawić. No więc zabawka przednia. Ale zanim dojdziemy do tej kamery, pogadajmy sobie ogólnie o tym smartfonie. Co myślę, że zaczniemy od tego, co jest w zestawie. Zestaw dość bogaty. Dostajemy fajne, no szkoda, że nie takie silikonowe, ale twarde etui z ładnym wycięciem na tą kamerę, jak i również na czytnik linii papilarnych od dołu i od góry zbytnio nie chroni, ale i na przyciski tutaj też nie, ale tak to ma być. Dostajemy gumeczki, dostajemy jak są gumeczki, to oczywiście musi też być zestaw słuchawkowy. Jest na mini jacku, czyli jest mini jack, no patrzcie, może być coś takiego. Mamy ładowarkę. Ładowarka, co nam powie? Ładowarka nam daje 9V, 2A praktycznie na powerze pełnym, czyli możemy tutaj mieć 18W ładowanie. Nie jest to jakieś może mega mocne, ale całkiem nieźle. No i sam smartfon. Sam smartfon, no powiem Wam, wykonany no klasycznie. Z tyłu szkło, z przodu szkło, po bokach z jednej strony mamy tylko tackę na kartę. Oj, coś mi poleciało, moje miejsce, gdzie mam zabezpieczenie odnośnie pina, żeby sobie go wyjmować. Właśnie mi kwiatek spadł, w którym sobie go trzymam, taki plastikowy. I co my tu mamy? Mamy rozwiązanie fajne, takie najlepsze, jakie lubimy, czyli dwie karty SIM w formacie nano i karta microSD, więc nic nie tracicie, rozszerzając pamięć w tym telefonie. Od góry jest ta flip kamera, dodatkowy mikrofon, przycisk power, przyciski głośności, plus przycisk, który możecie sobie wywołać szybko asystenta, więc no, są praktycznie trzy. Od dołu głośniki USB typ C, złącze słuchawkowe, głośniki są stereofoniczne, no to już też jest fajnie na plus. No i cóż, sam ekran. 6,4 cala. Tym razem IPS-ik. Nie jest to żaden OLED, AMOLED ani tym podobne rzeczy, tylko IPS-owy ekran. Jasność jego maksymalną możecie sobie zobaczyć, jeżeli chodzi o minimalną. No to jest dość minimalnie, bym powiedział. Kąty widzenia, no takie IPS-owe. Już troszeczkę przy większych oczywiście nam obraz ucieka, ale to jest normalne. Rozdzielczość 2340x1080, teoretycznie 600 nitów, jeżeli chodzi o jasność, obsługa HDR10, więc jest spoko, Gorilla Glass 6 na górze, no więc jeżeli chodzi o specyfikacje, całkiem fajnie. A co jeszcze dalej? Snapdragon 855, czyli zeszłoroczny najlepszy procesor, jaki jest. Dodatkowo jeszcze ekran, ważne jest, że jest płaski. Nie mamy tutaj niczego zakrzywionego, czyli mamy 8-rdzeniowy procesor, 7-nanometrowy, oczywiście Adreno 640, jeżeli chodzi o grafikę. Wersja pamięci 6 lub 8 GB pamięci LPDDR4X, w moim przypadku jest to 6. Wnętrze, no to oczywiście pamięć, w tym wypadku, jak mnie pamięć nie myli, to jest 128, jeżeli dobrze pamiętam. A jak nie, no to sobie to później sprawdzę i napiszę Wam, ale raczej tak będzie. No i cóż, co mamy dalej w przypadku samego tego smartfona? Przejdźmy sobie w ogóle, jak to wygląda całe menu. Jeżeli dobrze pamiętam, to już odpalając go przyszedł mi Android 10, więc tutaj jest jak najbardziej fajnie. Przed chwilą też jeszcze jakaś aktualizacja aminowa poleciała, więc no fajnie, że Asus tutaj dba w tym Zenfonie 6 o to, żebyśmy mieli jak najnowszy system. No wygląd samego menu klasycznie tutaj mamy. Zakładka prywatność, no ciekawe, tego to rzadko widujemy, zaawansowane. Jingier, no ciekawe co to będzie. Tryb jednoręczny, oczywiście jest tryb ciemny, jak widzicie, bo sobie go odpaliłem, bo wolę jak jest fajnie i czarno niż, że tak powiem, jest kolorowo i biało. No więc tutaj prawie klasycznie tak jak jest. Co fajne, to rzeczywiście jedna rzecz, no to mieliśmy tutaj i odnośnie chowania aparatu, no jakąś tam dodatkową opcję, to co zauważyłem. No poza tym klasycznie tutaj mamy aplikację, to możemy sobie poukładać, więc no Android 10. Co myślę, że ważne, to wróćmy do tego, co tu jest z tyłu, czyli do tych aparatów. Oczywiście zanim aparaty, to może jeszcze jest oczywiście czytnik linii papilarnych. Ja już go sobie skonfigurowałem. Powiem Wam, że jak on działa.
Czekajcie, wyjdę z aparatu, bo to bez sensu, żeby do niego wracał. No, dotykam. No, chwilę to trwa. Nie jest jakiś może mega szybki, ale trzeba troszkę dłużej przytrzymać palucha, jak widzę. W miarę celny. To potestuję, zobaczę, wyjdzie na pewno w praniu oczywiście. Możemy też mordą rozblokować, tylko robi się wtedy tak zwane coś, co sobie zobaczycie teraz. Pik, pyk. Muszę się wychylić zza aparatu, nie łapię od razu. No więc to odnośnie tego. No i dobra, co mamy na tym tyle? Co mamy w przypadku tych właśnie aparatów, które nam tutaj wyskakują i się pojawiają? No cóż, mamy tak naprawdę dwa. 48 megapikseli z sensorem Sony IMX586. Matryca dosyć, można by powiedzieć, że w miarę jasna, 2.0, mogłaby być troszeczkę bardziej. No ale cóż, taka tutaj akurat jest, jeżeli chodzi o kwestię przesłony. W przypadku drugiego aparatu mamy to 12 megapikseli, tu już mamy 1.79, więc tak to wygląda, czyli mamy naprzeczne dwie matryce, jedna ma pole widzenia 79 stopni, oczywiście podwójna laserowa dioda, jeżeli chodzi o LED. No i cóż, zobaczymy, jak to będzie w ogóle robić zdjęcia. Co odnośnie samej aplikacji, odnośnie zdjęć, no to dosyć znana tutaj. Mamy poklatkowe, spowolnione śledzenie wideo, zdjęcia. No i właśnie, zdjęcia macie tak, macie szeroki kąt, tak jak już można się było domyśleć. Mamy standardowe, no i oczywiście dwukrotne powiększenie, więc jeżeli chodzi o zdjęcia, to tak otóż to wygląda w przypadku tego smartfona. Oczywiście jest on tryb nocny, ręczny, no więc tutaj sobie troszeczkę możemy poukładać. Jeżeli chodzi o wideo, no to nagrywanie mamy 4K, 60 klatek, nie widzicie. 4K zwykłe Full HD 60, więc tak otóż to wygląda. No bo robię zdjęcia, pocykam, zobaczycie sobie, jak one wychodzą. Myślę, że to będzie dość ważna sprawa. Mała pomyłka. To 12 megapikseli to jest właśnie rozdzielczość tego drugiego aparatu. Patrzę właśnie moje notatki. To nie jest jak właśnie jego rozdzielczość, tylko tak jak są zapisywane zdjęcia. No, dobra. Jeżeli chodzi o drugi aparat, to jest 13 megapikseli, czyli ultra szerokokątny, bo już coś mi nie pasowało, szczerze mówiąc, no czemu 76 stopni, a jest jeszcze szeroki? No właśnie, szerokokątny jest jeszcze obiektyw 13, więc tak wyglądają te dwa otóż to aparaty. No, tak to jest, jak się robi notatkę i później się nie kuma, co tam się napisało. No, oczywiście o nagrywaniu już Wam powiedziałem, głośniki i dźwięk. No to już mi się bardzo podoba, bo smartfon jest stereofoniczny, czyli tak jakbym chciał w tym roku, jak i w poprzednim, żeby wszystkie nam grały stereo, więc jeden głośnik tu, drugi tu, jak to brzmi, ja jeszcze to posłucham, zobaczymy, jak to wygląda. Oczywiście jest technologia Hi-Res, jeżeli chodzi o sam dźwięk, teoretycznie na słuchawkach Dolby Digital Theater do 7.1, czyli Dolby Digital Theater, czyli DTS Hardphone X. No, zobaczymy, jak to będzie brzmiało, ja sobie to posłucham. Myślę, że warto sobie zerknąć. Wi-Fi standardowo, jak to już w większości flagowych modeli, czyli aż do standardu AC, 2, 4 giga, 5 giga, Bluetooth 5.0, jest NFC. Więc no tutaj jest tak, jak być powinno, GPS to wszystko, co być powinno, też obsługuje, więc nawet nie będę Wam tutaj czytał, bo po co, zobaczycie sobie to na stronie producenta. No i cóż, jeszcze w ogóle zobaczmy, jak to, no palcuje się, dobra, muszę go trochę przetrzeć, zawsze się spodnie do tego przydają, tego nie widzicie, no po wytarciu jest w miarę fajnie. No i sam Zenfonik w tym case'ie też jakoś to wygląda, powiem Wam, że nawet sensownie chroni, na pewno nie porusuje się zbyt szybko, nawet tutaj jest taki podwyższenie odnośnie tych aparatów. No wiadomo, trzeba na to uważać. No ten fon akurat jest testowy, więc no już trochę osób go miało w rękach. Widzę, że nie jest jeszcze jakoś zbytnio zniszczony, więc jest szansa, że jest dobrze. No i cóż, tak to tuż to wygląda. Zenfone 6, czyli w końcu coś od Asusa wpadło. Można sobie popatrzeć i pobawić się. No na pewno ja standardowo posprawdzam wszystko to, co ja zwykle sprawdzam. Zobaczymy, jak wychodzą zdjęcia, jak to bateria, jak w speed testach wypadnie ten telefon. Chociaż wiadomo, Snapdragon 855 powinno być dobrze, ale czy będzie super, to zobaczymy. Macie jakieś pytania? Chcecie coś więcej o czym wiedzieć? Oczywiście piszcie w komentarzach. Ja postaram się sprawdzić to wszystko dla Was. No i cóż, zestaw bogaty wstępnie, konfiguracja fajna, cena oczywiście możecie zobaczyć na dole, nie jest jakaś ona bardzo wygórowana, no bo ten smartfon już premierę jakiś czas temu miał, więc myślę, że nawet może być sensowną propozycją, a jeszcze w ogóle Wam nie powiedziałem, że oczywiście macie obsługę gestów, czyli tą taką rozsądną, czyli prawo, lewo, otwieranie, gdzieś tam zamykanie, wstecz, no to wszystko standardowo jest tutaj obsługiwane, czyli możecie sobie to ustawić, też możecie mieć normalne przyciski, jak i również jeszcze inne konfiguracje tego tematu. No, ale o tym to wiadomo. Wyjdzie to w praniu, później Wam dam znać przy jakiejś szerszej recenzji. No i cóż, na dzisiaj tyle. Asus Zenfone 6,
będzie playlista cała, więc jeżeli oglądacie później ten film, to będą tutaj jeszcze inne porównania. No to linki do społeczności, profil na Patronite, dzwoneczki, subskrypcje tutaj. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej!